4, 3, 2, 1, start! Mamy to, już pomogliśmy. Jak będziemy widzieć 5 km i 17 minut z kawałkiem, to jest po prostu super. No super, jeszcze zobaczcie, no daleko, daleko kolejny zawodnik. To jest knockout. Super, to jest po prostu wielkie brawa. Medal wręczy sam burmistrz miasta Czarnków. Zwycięzcę mamy. Super, brawo, naprawdę, w tych warunkach, nie, no to jest... Jest to pan Karol Roszczyk. Wielkie brawa, gratulacje. Proszę wodę. Proszę wodę. Za moment przekroczy. Wodę i szalunek. I mamy drugiego, nasz tutaj, krajan. Michał. Michał Zimsdorf, gratulacje. Zimsdorf, gratulacje. Super. Czekaj, masz moją wodę, trzymaj mi wodę. Masz? Teraz zapowiada się mała przepaść, a trzecie miejsce mamy nadal nieobstawione. Tak? Mamy tu informację, że trzeci prawdopodobnie będzie też nasz tutaj. Ale nie wiem. Nie widzę. Jest, już go widać. O nie, Jacek dał się wyprzedzić. Mamy bodajże, teraz nie wiem, tak, to jest... syn tej od... Tak powiedz. A nie, to nie jest. I zawodnik z numerem 382. Trzeci. Brawa. Super, brawa. Gratulujemy. Wielkie brawa. Mistrzowie po prostu. Prosimy o wodę. Był to pan Michał Grabicki. Będzie najlepiej widzieć ich z daleka. I mamy zawodnik z numerem 287. Super czas, a tu jest walka jeszcze. Mateusz Siekierski, 10... czwarte miejsce. Piąte miejsce Rafał Kasielski i szóste miejsce Jacek Szymczak. To są nasi pionierzy dzisiaj. Jasuś, dałaś radę. Wiem, że nie było łatwo. Dlatego speniałam. Jak ja mam pana wieku, to bym kurwa podał. Metę zawodnik z numerem 165, zaraz poznamy kogo. Wielkie gratulacje. Czas 20 minut 16 sekund, ale ostry finisz. A naraz wybiega tam nie wiem, na środek. Ogarnijcie się. Skąd panowie biorą tyle siły na finiszu? To jest wielkie pytanie. Nie
wójta Bolesława. To jest ważne, że pierwszą kobietę mamy na mecie. To warto było też. Brawa! Wiadomo, wójt ważny. Super! Wójt przebiegł z pierwszą kobietą na mecie. Mamy tutaj życiówki po prostu w tych upale. Nie, ja nie dowierzam. Marek Szuta. Życiówka kolejna, wiem, bo z nim biegam. 340. Pierwsze miejsce w kobiet Podlewska Agnieszka. Zawodniczka z Piły. Piękny czas. O, to już wiem, żebym nie dała rady. Nigdy nie mów, nigdy, pani Kasiu. I mamy panów kolejnych. Prosimy o wodę tutaj już. I kolejni. I mamy Sławka Szedlera. A ja panu z małym synkiem proszę. Przepraszam, z medalami proszę do tyłu. Z medalami przechodzimy tutaj z linii mety. Numery zwracamy. Numery oddajemy tutaj do koszyczków, gdzie jest napisane od chipów. Podajemy tutaj wodę. Brawa. Andrzej Borakiewicz z Gołańczy. Są mi panie na mecie. I mamy drugą panię i trzecią. O, jest nasza Aniusia. Andrzej łap. Joanna Wicenty, Janna Glazer. To są panie, drugie i trzecie miejsce. Joanna Wicenty Obrzycko, Anna Glazer Czarnków. Mamy trzy panie. I mamy kolejnych panów. Prosimy o zwrot chipów do koszyczków. Bardzo proszę. I brawo. Pierwsza edycja, spotkanie. Zawodnik Strzelkowa, Kostuszyński, Przemysław. Prosimy o wodę. Prosimy o zwrot chipów do koszyczków. I mamy zawodnika Mariusza Szczecińskiego. Z tego co wiem, już dzisiaj zaliczył jeden bieg w Poznaniu. Piła. Iborowicz Marcin, Piła. O, mąż, dzień dobry. Przeżył. Baryczkowski Sylwester. Polać cię. Weź się na... Brawa, witamy kolejnych zawodników. Gratulacje, naprawdę to jest po prostu... Przy samochodzie jest punkt, gdzie można sobie drukować czasy swoje. Brawa, witamy wszystkich. Przypominam, medale wręczają przedstawiciele firmy Viabud, firmy Command, nasi główni sponsorzy i przedstawiciele naszego miasta. Gratulacje. I dziewczyny mamy. Mamy Agnieszkę Polaszewską. Kolejne dziewczyny. Proszę o wody i oddawanie chipów. Witamy kolejnych zawodników. Wielkie brawa, naprawdę pełen podziw. No.
wielkie brawa, naprawdę. Już ostatnie metry. Woda czeka. Woda czeka. Proszę o wielki hałas, bo to naprawdę jest wielki wyczyn. No, w takich warunkach trasa nie jest lekka. Super, dziewczyny, dziewczyny górą. I mamy kolejne zawodniczki. Pani Anna Urbaniak-Trzcianka. Wojciechowski Jacek Czarnków. Borakiewicz Arkadiusz Gołańcz. Paweł Garstka, Romanowo. Nasz Paweł tutaj. Agata Grabas. Jest przybył Karolina z Czarnkowa. I Waśko Marcin Brzeźno. Wielkie brawa, naprawdę. Joanna Michalik z Czarnkowa. Kina Mariusz z Czarnkowa. Kurzawa Krzysztof. Warunki nas nie rozpieszczają. I tutaj razem, proszę, linię mety. Fair play. Numer 516, 515. Przypuszczam, że małżeństwo. Laszuk Radosław i Martyna z Trzcianki. Wolf Team. Kołodziej Honorata Ludomy i Kołodziej Łukasz Ludomy. Biegożercy. Brawa wielkie dla was, naprawdę. Jesteście najlepsi. I Martynka biegnie, nasza kochana, z Łukaszem. Wielkie brawa, naprawdę. I kolejni zawodnicy. To jest po prostu dzisiaj masakra jakaś. I Małgorzata Zajda, no, dasz, Gosia, jest! Wielkie brawa, naprawdę super. Dosyć, że dzisiaj tu pełna organizacja to jeszcze dała radę. I Marcin, nasz Kamerun! Akademia Biegowa Czarnków oraz Ruta Damian i Magdalena Szlejs Ruta z Czarnkowa. I zawodnicy z Obornik tutaj, Magdziarz, Basia, no po prostu wielkie, wielkie gratulacje. Proszę o zwrot chipów tutaj do pojemnika. No wielkie brawa, na kogo ja widzę? No Robert Wicher Czarnków, po prostu niebiegające dala. I mamy naszą kochaną Marlenę, Kamerun Czarnków, Akademia Biegowa, jest! I jest pierwsza życiówka na tym morderczym po prostu dzisiaj dystansie. Ania! Ania. Brawo! O, masakra! Ania. I mamy Anię, Anię Szutę z Czarnków, nasz Kamerun i Magdalenę Wicher! Super! I Adama Żarczyńskiego, przyjechał do nas z Lubonia, chociaż pochodzi z Czarnkowa, i Agnieszkę Graba z Czarnkowa. I mamy też tu Zomerfet Alinie, wielkie brawa z Czarnkowa. I jest, jest Grzegorz Rączka również, reprezentant Śmieszkowa. No, daliście radę, to jest najważniejsze. I tutaj mamy, zbliża się na metę, reprezentant klubu gminy Czarnków. Mariusz. I jeszcze tu ostra rywalizacja między chłopakami. Chłopacy, tak, tak. I Oleg Rakowicz, tak. I moja kochana siostrzyczka, no już czekam tutaj na ciebie z wodą. Pięknie, jest piękna, to jest po prostu no mega życiówka. Już dziewczyny jeszcze tutaj na ostatnich metrach. Jeszcze Marta, Marta, Marta Wiśniewska i Krystyna Migas na ostatnich metrach jeszcze. I tu kolejni zawodnicy. I mamy Sylwię, naszą przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych. Sylwia, no wielkie, wielkie gratulacje.
I kolejny zawodnik. Lisiewski Mariusz, Krzyż Wielkopolski. Brawo, brawo! Jesteście najlepsi, wielcy zwycięzcy, gratuluję. Kolejni zawodnicy, zawodniczki właściwie. Kasia Fąchwerek, Karolina Szwerko. I brawa, Aldona Świątek. Nawet kogoś wziąć, bez grzechu jest od pana takiej małej. Myślę, że jest różnica. Jak kubeczki mają, to... Weź kogoś sobie do kopki i Widzimy na scenę, biegają kolejne panie. Wielkie brawa, gratulacje. Pani Asia Wiśnik, Ewa Babrzyniak, Agnieszka Jankowiak. Wielkie brawa. I mamy Alicję Górską, reprezentantkę Kamerun, Rutę Kochańską, Martę i Piotra Swadzyniaka, Czarnków. I mamy kolejną zawodniczkę, wielkie brawa. Są potrzebne, woda już czeka. Przypominamy o zwrotach chipów i numerów startowych. Widzimy kolejne zawodniczki. Wielkie brawa, już, woda czeka. Dacie radę, dziewczyny, Aśka. Mamy na mecie panią. Czy pani?
Agnieszka Kowalska z ścianki na mecie. Tutaj jest możliwość wydruku swoich wyników przy samochodzie i pamiętajcie, oddajemy chipy. Chipy oddajemy zwrot tutaj do koszyczka. Wielkie brawo do pani Danki Szcześniak z Gębic. Brawa, brawa dziewczyny, jest, dajecie radę, super, gratuluję. Od razu się nawodnić. Tam do koszyczka. Numery startowe zwracamy tutaj do koszyczka, gdzie jest zwrot chipów. Zwartą grupę finiszujących. Wielkie brawa dla nich. Jeszcze prosić na sekundę. To jest dzisiaj po prostu naprawdę nie lada wyczyn, żeby w takich warunkach, przy takim w ogóle no wcześniejszym oczekiwaniu na start w samo południe. Trzy osoby. No. Pięć jeszcze brakuje z biegu. I widzicie państwo, mamy pierwszego kijarza, albo nawet kijankę. Tak! Nie mylę się! Mamy zawodniczkę!
No to jest po prostu mega, no szybciej chodzi jak biega. Kobiety górą. Zawodniczka z numerem 338, wielkie brawa! Już woda czeka. Jest to pani Katarzyna Grupińska z Lubasza, wielkie brawa. I to jest po prostu Team Lubasz. Wielkie gratulacje, super. Po prostu nie pozostawiła tutaj kropki nad i, albo postawiła właściwie. I mamy chyba drugiego zawodnika, kijarza. Kijarza. I brawa, my już tutaj czekamy na pana. Woda też czeka. Odkręcać wodę, bo to po prostu to już nogi już nie chcą iść dalej. I Jacek Guzek, wielkie brawa z Nowego Domyśla. Darek! Mamy tu informację, że zmierza do nas pan Dariusz z Rokietnicy. Pan Dariusz Kosicki. Z teamu Rock Skije Rokietnica. Numery zwracamy tutaj, nie? Do pojemników. Bardzo możliwe, że też po prostu nie pan Maciej Walerowski z Czarnkowa, trzecie miejsce w kategorii mężczyzn. Wielkie brawa, super. O ile się nie mylę, chyba druga pani. Drugie miejsce w kategorii Nordic Walking. Już przekracza metę. Jest, tak, jest. I mamy kolejną panią, trzecią panią. Pani Iwona Rybarczyk. Pani Iwono, gratulacje. I mamy trzecią panią, tak? Idzie pani na podium. Trzecie miejsce. Wielkie brawa. I tu chyba mamy jakąś całą po prostu rodzinę. I maluszek po prostu z wózku, no. Wielkie brawa. Jesteście wielkie. I przekroczyła przed chwileczką mety Sel Aleksandra Spojewa. Wielkie gratulacje. Nie, panie.
I wielkie brawa. Mamy pana Grzegorza Wegierę, aż z Rokietnicy. I tutaj jest ostra rywalizacja pomiędzy dwoma zawodnikami. Wiem, że z Lubasza, a tutaj pierwszy jednak jest pan... Pan Marcin Maciński z Poznań. I Krzysiu Wieczorek z Dębego, Nordic Walking Lubasz. I mamy też panią Alicję Raś. Ala! Jest pani Renata Furman z Lubasza. Wielkie brawa. Wielkie brawa. I brawo dziewczyny, tak, dałyście radę, super. Już tutaj medale, woda czeka. Uśmiech na twarzy, no po prostu czego chcieć więcej. Pięknie jest nasza pani Marzenka, która dzisiaj tak dzielnie prowadziła rozgrzewki. A, to dwie pani Marzeny. Aha, pani Marzena Socha jeszcze też. Dwie Marzenki. Brawo! 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 Pani Pełbicka Małgorzata z Goraja. Wielkie brawo. Pani Beata Żysko-Ściszkowa, wielkie brawa. I za moment metę przekroczy Marcin Piotr z Wronek, wielkie. Mamy kolejne panie. Gratulacje. Fantastyczna robota. Prosimy o zwrot chipów tutaj do koszyczków, ale spokojnie. Wielkie gratulacje. Tutaj zwarta grupa z Lubasza. Nawadniamy się. Można drukować swoje czasy. I tutaj brawo. Wielkie brawa, naprawdę tutaj. Już ostatnie metry i jest cel osiągnięty.
No i mamy panią dyrektor edukacji Lubasz, uśmiechnięta, w ogóle nie zmęczona. Grupka wspierająca, tak, wielkie brawa. Z gracją do mety. I pan Maciej. Gratuluję bardzo. Wielkie gratulacje. I wielkie brawa, naprawdę, to jest po prostu... Wielkie gratulacje od przedstawicieli firmy Viabot, Komat i naszych tutaj włodarzy, burmistrza, przewodniczącą Rady Miasta, zastępcę i radnych. Zwrot chipów tutaj do koszyczka. Nie chcę się załamywać. Wielkie brawa, naprawdę. Wielkie serce na piersi. A ty nie biegłaś? Spaceruję sobie. No tyle łatwo. I brawa, brawa, gratulujemy. Wiem, że było ciężko, ale naprawdę miejsca tu nie są ważne. Dałyście radę, dziewczyny. Super. Pani tu mówi, że najgorsze 5 kilometrów w życiu. Katarzyna Kulka i pan Ogilewicz Jerzy, wielkie brawa. I pan Jurek, niedawno tutaj jeszcze na oddziale intensywnej terapii, a dzisiaj 5 kilometrów, no po prostu. O, tu mamy tak, kto się rusza, ten żyje. Pewnie kardiolog nie byłby tego samego zdania w tym momencie. I mamy kolejne zawodniczki z uśmiechem. Gratulujemy. I nasza Jola Wiza. No już pięknie uśmiech jest. O jest, jest. Proszę, jaki uczciwy kreator. Nic nie ginie. Jest. I mamy tutaj panią Małgosię Chęć, która reprezentuje tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji rano dzielnie w Biurze Zawodów i teraz... Pani Kraju, pani Koja, oj, brawa, no!
Super, dziewczyny. Jest zasłużony medal i woda. I gdzie jest to dalej? Tak, oczywiście. Chipy zdajemy tutaj do koszyczków, przypominam. Mamy informację, że na trasie jeszcze mamy około 6 zawodników. Jeżeli ktoś z kijków szuka tej stópki, nie wiem jak to się nazywa, to u mnie jest do odbioru. Buta, tak się mówi chyba. Bucik jeden się zgubił. Jak on ma drogę do domu? Z ciebie tak. Bucik od kijka jest u mnie, jakby ktoś szukał. Można sobie tutaj drukować wyniki. Jesteśmy blisko, naprawdę, no. Przekroczyć z uśmiechem tą linię mety. To jeszcze spod, tak, z podskokiem. Gratulacje wielkie, naprawdę. Dziękujemy. Dzisiaj nasze serca otworzyły się na dzieci niepełnosprawne zespołu szkół specjalnych w Bębicach. Wielkie gratulacje. Dziękuję za uwagę.
taka na kolejności, tak, dobra. Ale raz jeszcze ja wrócę. Czerwona. Nie. Proszę. Zawodników, którzy nie zajęli miejsc na podium, oczywiście prosimy o pozostanie, bo będzie losowanie blisko 70 nagród wśród wszystkich uczestników. Naprawdę nagród cennych od naszych wspaniałych sponsorów. Prosimy o zwrot numerów tutaj do skrzynki z chipami. Jeszcze mamy kilku zawodników i będziemy pomału tutaj szykować się do dekoracji, do oczekiwanego losowania nagród. Są nagrody jeszcze tutaj specjalne, takie niespodzianki. Dziękujemy. Bardzo się zagadały na trasie i...